Cześć, tu Janek Nowakowski, siatkarz Bogdanki, Luk Lublin. Czytaj i wejdź do gry. U mnie wygląda to przede wszystkim tak, że książkę traktuję jako możliwość rozmowy z kimś często mądrzejszym ode mnie, tak? Może niekoniecznie jesteśmy w stanie i mamy możliwość porozmawiać bezpośrednio z autorem, ale on jednak te słowa napisał i często właśnie z książek staram się czerpać wiedzę z różnych zakresów. To głównie, ale oprócz tego oczywiście jako rozrywkę tytuły na przykład Stephena Kinga uwielbiam, przeczytałem prawdopodobnie wszystkie jego książki. No i to traktuję właśnie jako takie oderwanie od obecnego świata, social mediów, ekranów wszędzie obecnych. No trzeba pamiętać, że to jest, no niestety, z jednej strony dobro, ale z drugiej warto jest chociaż na chwilę oderwać się od tego świata, jakby na zdjęciach i wejść troszeczkę do swojej głowy, do swojej wyobraźni. Tak, nie wchodząc w szczegóły, jakby jestem w trakcie kończenia kursu na trenera przygotowania motorycznego i jakby bardzo dużo czytam na ten temat. Może to nie są biografie, ale to są stricte książki, które mówią o tym, jak przygotowywać sportowca, żeby no jak najczęściej był w tej swojej pikowej formie. Absolutnie to nie były lektury, to był Harry Potter i moja mama czytająca mi pierwszą książkę, właśnie pierwszą część Harry'ego Pottera. Później wszystkie następne przeczytałem sam już po kilkanaście razy, znam to prawie, że na pamięć. Także no, historia jest jakby prosta. To mama zaszczepiła we mnie właśnie czytanie i to, że osobiście przeczytała mi całą książkę jeszcze jak ja potrafiłem czytać, ale szło to bardzo wolno.